Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. A dzisiaj sprawdzimy sobie RTX-a 2070 Super w wydaniu od Inno3D. Ach, no trochę tych RTX-ów przeciorałem na swoim kanale w ostatnim czasie, ale tak się złożyło, że akurat nie było tutaj ani jednego RTX-a 2070 Super. Gdzieś tam oczywiście przewinął się ten mistyczny 2080 Ti w połączeniu z E8400, no ale wiecie, to było takie bardziej śmieszkowe porównanie. Tak więc z całkiem niezłym zapałem zabrałem się za testy 2070 Super, a także w połączeniu z tym, że mam teraz taki fancy nowy monitor 4K. No i dzisiaj właśnie przetestuję tą kartę w takich rozdzielczościach. Oczywiście czasami tą rozdzielczość również obniżałem do 1440p, tak aby wyniki były bardziej zadowalające. I tutaj odpowiadając też na pytanie, że okej, a czemu nie testowałeś w 1080p? No bo tak całkiem szczerze, to 2070 Super do grania w 1080p, no okej, pod warunkiem, że macie jakiś fajny monitor z odświeżaniem 144 Hz, no i faktycznie chcielibyście uzyskać tego typu klatki na ustawieniach Ultra, wtedy spoko. Taka karta będzie miała zastosowanie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć taki materiał, dajcie znać w komentarzach. Czemu nie? Mogę sprawdzić. Znaczy, już tak sprawdziłem parę gierek, ale no stwierdziłem, że mimo wszystko będziemy się trzymali tego 4K bardziej. Tak więc, jak mówiłem już wcześniej, omawianą kartą jest NVIDIA RTX 2070 Super w wydaniu od Inno3D. Jest to konkretnie model Super Twin X2 OC. Twin X2 OC. Pompatycznie brzmiąca nazwa. Karta ma 268 mm długości, dwa wentylatory, wymaga podłączenia do zasilania 8 pin plus 6 pin. Na tyle znajdują się trzy wyjścia DisplayPort oraz jedno HDMI. Ogólnie karta wygląda bardzo schludnie, nie jest jakaś bardzo krzycząca. No i co fajne, ma też dyskretne podświetlane logo na biało. Jako że jest to karta z serii RTX, została ona zbudowana na najnowszej architekturze Turing. No i oczywiście ta architektura ma też swoje konkretne zalety. Oczywiście myślę, takim głównym, najbardziej znanym featurem jest ray tracing, czyli śledzenie promieni w czasie rzeczywistym. No jest to temat, który ja na swoim kanale poruszałem już bardzo dużo. Jednakże gdyby ktoś z Was chciał się dowiedzieć czegoś więcej, to jak zawsze odsyłam do materiału NVIDIA, gdzie jest to fajnie wszystko wytłumaczone na przykładzie Quake'a RTX. Architektura Turing ma także inne featurey, takie jak DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling. I wspominam dzisiaj o nim szczególnie dlatego, że będziemy korzystali z tego feature'a. Jest to po prostu upskalowanie gry do nieco wyższej rozdzielczości dzięki maszynowemu uczeniu. Troszeczkę miałem mieszane uczucia, gdy upskalowałem gry z rozdzielczości Full HD, natomiast tutaj w 4K wyglądało to całkiem nieźle, jednakże to sobie omówimy po testach grach, jak ogólnie moje wrażenia z DLSS-em w przypadku 4K wyglądają. No i teraz chciałbym, żebyście rzucili okiem na platformę testową, no i bierzemy się za testy w grach. Żeby tradycji stało się zadość, zaczynamy naszą przygodę z Wiedźminem 3 w Nowigradzie. Mamy tutaj ustawienia Uber oraz włączone Hairworksy. W Nowigradzie jesteśmy w stanie uzyskać około 47 FPS-ów. Natomiast gdy przeniesiemy się do Lasów Nowigradu, które są miejscem bardziej graficznym, możemy liczyć na wynik w okolicach 41 FPS. Przy okazji Shadow of the Tomb Raider pozwoliłem sobie troszeczkę bardziej poeksperymentować z ustawieniami, jako że jest to gra, która no dość mocno korzysta z tych feature'ów NVIDIA, dlatego tutaj spędziłem zdecydowanie najwięcej czasu eksperymentując z różnymi ustawieniami graficznymi. No i w 4K na ustawieniach maksymalnych mogliśmy liczyć na 38 FPS-ów. No w tego typu grze mogłoby to jeszcze uchodzić za akceptowalne, aczkolwiek myślę, każdy celowałby raczej
w okolice 60 klatek. No i tutaj z pomocą przychodzi nam DLSS. No i po jego włączeniu rzeczywiście gra działa zaskakująco dobrze, no i działa na 59 klatkach. W przypadku 4K DLSS-a zdecydujemy się włączyć Ray Tracing na Ultra, no tutaj już klatki zdecydowanie mocno spadają w okolice 30 FPS-ów. Gdy jednak zdecydujemy się zrzucić rozdzielczość renderowania do 1440p, z włączonym DLSS oraz Ray Tracingiem uzyskujemy już bardziej zadowalający wynik w okolicach 50 klatek. Następną grę, którą sprawdziłem, był to Overwatch na presecie epickim. No i tutaj oczywiście w rozdzielczości 4K możemy bez problemu liczyć na 79 FPS-ów, co myślę jest akceptowalne w przypadku tego typu gry. Jako ciekawostkę wrzuciłem tutaj Quake'a RTX. W rozdzielczości 4K możemy tutaj liczyć na 26 klatek, natomiast gdy zdecydujemy się na 1440p, wypada to zdecydowanie lepiej i możemy średnio liczyć na 59 FPS-ów. Nowe Call of Duty Modern Warfare. Na ustawieniach maksymalnych w natywnej rozdzielczości 4K bez problemu jest w stanie utrzymać 55 FPS-ów. Natomiast gdy do tej mieszanki zdecydujemy się dorzucić Ray Tracing, no tutaj już klatkaż spada wyraźnie w okolice 43 FPS. W przypadku tak dynamicznej gry myślę, taki wynik nie będzie specjalnie zadowalający. Na całe szczęście, gdy zrzucimy rozdzielczość do 1440p, z włączonym Ray Tracingiem możemy liczyć już na 77 FPS-ów średnio. No i taki wynik na pewno bardziej sprawdzi się w przypadku tak szybkiej gry. Counter-Strike Global Offensive na ustawieniach najniższych w rozdzielczości natywnej 4K uzyskuje tutaj 241 FPS-ów. Metro Exodus, jako że jest to gra, która bardzo mocno korzysta z kart graficznych i jest swego rodzaju, można powiedzieć, killerem w dzisiejszych czasach. Na presecie wysokim, w rozdzielczości 4K z włączonym DLSS możemy liczyć na 47 FPS-ów średnio. Natomiast gdy zdecydujemy się obniżyć rozdzielczość do 1440p, z włączonym DLSS możemy liczyć na 52 FPS-y. Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach 4K ultra wysokich jesteśmy w stanie liczyć na 36 FPS-ów. Natomiast gdy zdecydujemy się obniżyć rozdzielczość, możemy tutaj liczyć na 55 klatek. Control, który będzie kolejną grą, jest również bardzo promowanym przez Nvidia, jako że wykorzystuje sporo ich feature'ów. No i tutaj w 4K na ustawieniach najwyższych możemy liczyć na 27 FPS-ów. No, myślę, w przypadku tak dynamicznej gry nie jest to wynik satysfakcjonujący. Natomiast gdy zdecydujemy się włączyć DLSS, możemy liczyć tutaj na 52 FPS-y. Jeżeli chcielibyśmy do tego wszystkiego dorzucić Ray Tracing, który w przypadku tej gry rzeczywiście poprawia znacząco wizualia, musimy już zdecydować się na super sampling z rozdzielczości 1080p, no i wtedy wynik oscyluje w okolicach 47 klatek. Borderlands 3 na ustawieniach maksymalnych w rozdzielczości 4K, no, radzi sobie całkiem nieźle, bo mamy tutaj około 63 FPS-ów. Myślę, że w przypadku takiego looter-shootera jest to wartość jak najbardziej akceptowalna. Gdyby ktoś jednak był spragniony większej ilości FPS-ów, zawsze można rozdzielczość obniżyć, no i wtedy możemy się już cieszyć wynikiem na poziomie 126 klatek średnio, co jest wynikiem bardzo zadowalającym. No i na sam koniec, jako wisienka na torcie dla mnie, Forza Horizon 4 na ustawieniach Ultra w 4K elegancko trzyma 90 FPS-ów. No i tutaj powiem Wam, że szczerze mówiąc, dla mnie jako fana wyścigówek, taki wynik w rozdzielczości 4K na Ultra, no, nie powiem, że szczęka mi opadła. Jest to wynik naprawdę bardzo zadowalający, no i gra śmigała i wyglądała przy tym naprawdę cudnie. Dla fanów samochodówek naprawdę polecam. 4K, Forza. No i jako, że jesteśmy już po testach w grach, myślę, jako, że było pytanie, czy 2070 Super nadaje się do grania w 4K, no zasadniczo tak, jeżeli godzimy się na pewne kompromisy. Oczywiście są tutaj pewne wyjątki, takie jak na przykład Forza Horizon czy Borderlandsy, które naprawdę całkiem nieźle radzą sobie w rozdzielczości 4K na najwyższych ustawieniach. Jednakże w przypadku innych gier AAA, no trzeba się tutaj decydować na nieco obniżenie
obniżanie detali bądź obniżanie rozdzielczości do 1440p, więc po tych testach bardziej jestem skory powiedzieć, że 2070 Super spoko nadaje się do grania w 1440p bądź, tak jak mówiłem jeszcze na początku, Full HD, jeżeli celujemy w 144 klatki. Co do samego ray tracingu, no rzeczywiście, no jak zawsze zresztą to mówię przy testach RTX-ów, no poprawia on te walory wizualne w grach, nie da się z tym kłócić, gry wyglądają faktycznie dużo fajniej, jednakże no w połączeniu z taką kartą graficzną i rozdzielczością 4K jest to mieszanka wybuchowa, no i praktycznie nie ma szans, żeby jakąkolwiek grę w 4K odpalić z ray tracingiem w satysfakcjonującym klatkarzu, więc tutaj znowu albo decydujemy się na obniżenie ustawień, albo po prostu obniżamy rozdzielczość. Chciałbym tutaj wrócić jeszcze do DLSS-a, który w przypadku 4K bardzo akurat pozytywnie mnie zaskoczył. Gdy testowałem go na kontrol w rozdzielczości 1080p, no nie wyglądało to za fajnie. Wyglądało troszeczkę tak, jakbyśmy oglądali gameplay z YouTube'a, taka jakby kompresja. No nie było to po prostu tak ostre. W przypadku 4K, okej. Też widać, że ten obraz nie jest tak ostry jak w przypadku natywnej rozdzielczości, jednak jak dla mnie ta różnica była tak niewielka, że bez problemu mogłem grać na DLSS-ie, który był upskalowany z 1440p do 4K. No i wyglądało to jak najbardziej spoko, no a taki kop w wydajności no jest jak najbardziej na plus, co było widać szczególnie w Tomb Raiderze. No tutaj to był spory kop jednak, jakby nie było, no i znacząco poprawiał komfort rozrywki. Na sam koniec jeszcze kultura pracy tej karty. Przy katowaniu 20-minutowym w furmarku, w pomieszczeniu, w którym jest około 23 stopnie Celsjusza, karta miała 76 stopni, a cały mój zestaw generował hałas w wysokości 43,7 dB. Natomiast w spoczynku karta miała 46 stopni, a cały zestaw generował dokładnie o 1 dB mniej. Nie jest to najchłodniejsza karta na świecie, ale hałas jest jak najbardziej całkiem znośny. Różnica pomiędzy obciążeniem pełnym a spoczynkiem nie była jakaś drastyczna, więc tutaj jak najbardziej w porządku. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie. BIOS.